Witam Państwa serdecznie. Jeżeli dysponujemy rzutem 2D w pliku DWG Mieszkanie, które chcemy zaaranżować, możemy wykorzystać go w naszym programie, żeby przyspieszyć oraz ułatwić rysowanie pomieszczenia. W tym celu po uruchomieniu programu oraz utworzeniu nowego projektu wpisujemy komendę Insert, a następnie akceptujemy klawiszem Enter. Po otwarciu okna wybieramy z pliku a następnie klikamy w ikonkę Przeglądaj. Na naszym komputerze odnajdujemy plik, który nas interesuje, zaznaczamy go i otwieramy. Następnie w dolnej części okna zostawiamy zaznaczone wszystkie opcje i klikamy na przycisk wstaw. Program zapyta nas o punkt wstawienia bloku, więc klikamy w dowolnym miejscu lewym przyciskiem myszy, a następnie określamy współczynnik skali. W naszym przypadku będzie to 10, gdyż chcemy centymetry wymienić na milimetry. Potwierdzamy klawiszem Enter, a następnie kąt obrotu 0, również potwierdzamy klawiszem Enter. Jak widać na ekranie, może zdarzyć się taka sytuacja, w której rysunek 2D zaimportuje się w innym miejscu niż na siatce w przestrzeni modelu. Najeżdżając na rysunek. I widzimy, że ma on bardzo wysokie współrzędne. Żeby przesunąć dany blok do współrzędnych punktu 00, czyli najkorzystniejszego punktu do tworzenia wizualizacji, zaznaczamy nasz blok, następnie prawym przyciskiem myszy otwieramy menu i wybieramy przesuń dwa punkty. Określamy punkt bazowy, gdzieś mniej więcej na środku bloku. A następnie w pasku Command wpisujemy 0,0. Wszystko akceptujemy klawiszem Enter, a następnie w pasku narzędzie wybieramy zakres rysunku. Jak widzimy, blok pojawił nam się już na siatce w przestrzeni modelu. Następnym krokiem jest zmierzenie i sprawdzenie naszych wymiarów. Jak widzimy, ściana powinna mieć 511,5 cm. Więc w tym momencie zmierzymy niebieską linię, która jest odpowiednikiem naszej ściany, więc skorzystamy z miarki i od lewej do prawej strony do narożnika widzimy, że jest 5115 mm. Escape wyjdę z funkcji, a następnie zaznaczymy nasz blok i rozbijemy go za pomocą ikonki rozbij. Sprawdzimy, czy wszystko nam się rozbiło. Widzimy, że jeszcze jeden blok nam został, więc ponownie go rozbijemy. Klikniemy na którykolwiek element. Widzimy, że wszystko jest już oddzielnie, więc możemy przystąpić do kopiowania naszych wymiarów. Zaznaczymy sobie ściany, czyli te błękitne linie. Również ściany działowe. Prawy przycisk myszy rozwijamy, kopiujemy, klikamy lewym przyciskiem myszy poza ścianą i ciągniemy na przykład w lewą stronę. Skopiujemy raz, klikając również lewym przyciskiem myszy i celowo drugi raz również lewym i kończąc prawym przyciskiem myszy. Jeżeli chodzi o rozbity blok, zaznaczamy go i usuwamy klawiszem Delete. Następnie zaznaczymy nasze obrysy, przesuniemy dwa punkty mniej więcej na środek naszej siatki. Możemy już wyrysować ściany. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest to skorzystanie ze ścieżki. Odnajdujemy ścieżką na pasku narzędzi i pamiętajmy o tym, żeby rysować ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Więc zaczynamy od lewego narożnika. Klikamy. Pamiętajmy również, żeby mieć włączone punkty przyciągania. Następny punkt. Będziemy obrysowywać ściany zewnętrzne, ponieważ w tym momencie będziemy je rysować. Z, Enter. Zamykamy naszą ścieżkę. Wchodzimy w ściany. Grubość ściany zmienimy na 180 mm. Wysokość zostawimy. Tutaj nic nie zmieniamy i wskazujemy naszą ścieżką. Ściany w zewnętrzne mamy już wyrysowane. W tym momencie będziemy rysować ściany działowe. Po raz kolejny korzystamy ze ścieżki. Zaczynamy rysować zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak ostatnio. Lewy przycisk myszy, lewy i prawym kończymy. Prawym przyciskiem myszy przywołujemy ostatnią funkcję, czyli rysowanie ścieżki. I ponownie lewy, lewy i prawy przycisk myszy. Wchodzimy ponownie w ścianę. W tym momencie rysujemy jako ścianę działową. Grubość zmieniamy na 90. Wysokość zostawiamy. Wskazujemy jedną ścianę. Ponawiamy funkcję prawym przyciskiem myszy i ponownie wskazujemy drugą ścieżkę. Ściany działowe mamy wyrysowane. Został nam komin. Aby wyrysować komin, musimy zmierzyć jego wymiary, jak również wymiar odległości od komina do narożnika ściany. Skorzystamy ponownie z miarki i zmierzymy szerokość. Szerokość, jak widać, ma 690 mm. Głębokość komina będzie miała 830. Natomiast odległość między kominem a ścianą. Prawą będzie miała 1730. Wejdziemy więc w ściany, w dodatki. Występ zostawiamy, ponieważ akurat występ będzie nam potrzebny. Wskazujemy element, czyli naszą ścianą, na której będzie występ się znajdował. Pamiętajmy o tym, że tutaj z lewej strony było 1730 mm. Więc wpisujemy 1730. Szerokość miała mieć 690. Grubość, czyli głębokość naszego komina, 830. Wysokość będzie od podłogi do sufitu, czyli 2600. I w tym momencie możemy już potwierdzić wszystkie wymiary i wstaw. Komin mamy wyrysowany. Więc w tym momencie możemy przystąpić do obrysu drugiego naszego pomieszczenia. Tym razem wchodzimy od razu w moduł ścian, w zakładkę ściany i odznaczamy rysuj jako ścianę działową, gdyż ponownie będziemy rysować ściany zewnętrzne. Grubość zmienimy ponownie na 180 mm i od razu klikamy na rysuj ściany. Program zapyta nas, czy ponownie chcemy je rysować. My się oczywiście zgadzamy. I tak jak ostatnio zaczynamy od lewego narożnika, kierując w prawą stronę. Drugi punkt i obrysowujemy, tak jak ostatnio, ściany zewnętrzne. Lewym i prawym kończymy. Jak widać, zewnętrzne ściany już są wstawione. Resztę analogicznie można narysować tak samo jak w poprzednim pomieszczeniu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.